20 marca, więc kilkanaście dni temu, kolejną rocznicę premiery obchodziła gra The Elder Scrolls Oblivion, czyli czwarta odsłona tej serii. Tego samego dnia na moim profilu twitterowym, do którego śledzenia Was zresztą zachęcam, opublikowałem krótką notkę, w której wskazałem trzy kontrowersyjne swego czasu rzeczy, które wprowadził lub lepiej spopularyzował Oblivion, a które dziś uznawane są za standard. Myślę, że ten temat wymaga rozwinięcia, dlatego postanowiłem nagrać ten materiał i dziś sobie o tym wszystkim opowiemy. Zapraszam! Zanim w ogóle zaczniemy, kilka słów na temat mojego stosunku do Obliviona, bo ja Wam muszę powiedzieć, że ja tę grę bardzo lubię, mam do niej ogromny sentyment, ale ja uważam, że ta gra jest zła, w to się nie da grać bez modów, a wierzcie mi, próbowałem, zresztą zaraz po premierze nie było innego wyjścia, dopiero mody zaczęły się pojawiać niedługo później, bo ta gra ma totalnie spartolony level scaling. Już pomijam te śmieszne kwestie, kiedy bandyci latają w zbrojach płytowych, bo akurat my mamy wyższy level, ale ja miałem tam taki problem, jak pierwszy raz w to grałem, że ja kompletnie zignorowałem główny wątek, jak zresztą w grach Bethesdy mam w zwyczaju. I nie mogłem tej gry ukończyć, bo ten level scaling powodował, że nie mogłem zabić przeciwników w misjach głównych. Był to totalny absurd, ale mówię, sentyment mam przeokrutny. Ja w ogóle lubię do tej gry wracać, przypominać sobie, jak ona nie wygląda już dzisiaj najlepiej, chociaż oczywiście mody tam pewne rzeczy poprawiają. No ale dobra, przejdźmy do tego mięsa, bo właściwie po to się tutaj spotkaliśmy i przyjrzyjmy się tym trzem rzeczom, które były kontrowersyjne, a dziś są standardem. Aha, jeszcze mały disclaimer. Ja nie uważam, że Bethesda wymyśliła te rzeczy. Jak już wspomniałem wcześniej, spopularyzowała je. Oblivion sprawił, że inni deweloperzy zaczęli przychylniej patrzeć na te rozwiązania i stosować je w swoich grach. Ale nie oznacza to, że Bethesda je wymyśliła. To wszystko. Marker, czyli strzałka dla idiotów. Oblivion wprowadził taki mały kompas, był on widoczny w lewym dolnym rogu ekranu, na którym pojawiała się zielona wskazówka i ta wskazówka zawsze pokazywała nam aktualny cel misji. Nieważne, czy to było zadanie główne, czy poboczne, po prostu kierowała nas. I to była bardzo duża zmiana. I to z kilku względów. Przede wszystkim tego ustrojstwa nie dało się wyłączyć, więc jeśli ktoś chciałby grać bez tego markera, to się po prostu nie dało tego zrobić. Załatwiały to oczywiście mody, ale pamiętajmy, ta gra wyszła też na konsolach Xbox 360, a później na PlayStation 3. Pamiętam komentarze, jakie się wówczas pojawiały w sieci i mocno ten aspekt krytykowano, ale nie tylko dlatego, że był to mega ułatwiacz, ale dlatego też, że totalnie zmienił się sposób, w jaki pisano questy, w jaki pisano dialogi. Dziś to jest dość dobrze widoczne. Skoro mamy marker, skoro mamy drogowskaz, to nie musimy w questach, w zadaniach, w dialogach określać rzeczy, które pomogą nam dostać się w miejsce, do którego powinniśmy się udać. I Oblivion stał się tego ofiarą, a później kolejne gry Bethesdy, kto grał w Skyrima, w Fallouty, a także w wydanego całkiem niedawno Starfielda, ten doskonale wie, że jest to obowiązujący standard w grach Bethesdy. Oczywiście to nie jest tak, że Bethesda to wymyśliła, już lata wcześniej stosowano różne tego typu drogowskazy, na przykład strzałki na ekranie. Dobrym przykładem jest tutaj pierwsza odsłona GTA, która pokazywała nam, gdzie się znajduje aktualny cel misji. Ona nas nie prowadziła za rączkę, ale pokazywała, gdzie mniej więcej on jest i tam właśnie mogliśmy się kierować, więc tego typu rzeczy w grach już były. Ale kompas ze wskaźnikiem zastosowany w Oblivionie był potem kopiowany przez innych deweloperów. Tutaj świetnym przykładem jest Call of Duty 4, gdzie na ekranie też widzieliśmy taki mały kompas z kropką. Mało tego, tam jeszcze nawet dodano liczbę metrów, taki wskaźnik odległości, który pokazywał nam, jak daleko znajdujemy się od aktualnego celu misji. No dziś jest to standard w każdej grze z otwartym światem. No, może w prawie każdej jest coś takiego obecne. Deweloperzy potem oczywiście poszli jeszcze dalej w rozwijaniu tego aspektu. Dobrym przykładem jest tutaj wydany w 2009 roku Call of Juarez Więzy Krwi. Polski western od
Techlandu. Tam wskaźnik był prezentowany już bezpośrednio na ekranie, co było totalnym absurdem. Pamiętam, pisałem przecież recenzję tej gry i na to narzekałem. Musieliśmy na przykład zastrzelić snajperów ukrywających się w lesie i Call of Juarez nam wskazywał ich gwiazdką, gdzie oni się znajdują. No przecież było to totalnie bez sensu. Ale dobra, zostawmy to. Pierwszy marker zaliczony. Fast travel z poziomu mapy, czyli temat numer 2. To nie jest tak, że wcześniej nie było żadnej formy szybkiej podróży w grach komputerowych, ale Bethesda zrobiła krok dalej. Odpalaliśmy mapę i klikając w ikonę mogliśmy się natychmiast teleportować do dowolnej lokacji w całym świecie, o ile ją wcześniej odkryliśmy, co nie było zbyt trudne, bo wystarczyło tak naprawdę do niej podejść. Nie musieliśmy na przykład wchodzić do jakichś jaskiń, wystarczyło je znaleźć gdzieś na mapie i w tym momencie mogliśmy się do tej lokacji teleportować. Jest bardzo fajna historyjka związana z tym fast travelem, bo bardzo, ale to bardzo nie chcieli go główni projektanci tej gry. Ken Rolston, mówię tutaj oczywiście o Oblivionie, i Mark Nelson. Toczyli oni ogromną walkę z Toddem Howardem, który się uparł, że ten fast travel, w takiej formie oczywiście, ma w Oblivionie być. I tę walkę w końcu przegrali. Zarówno Nelson, jak i Rolston uważali, że gracz powinien się poruszać po świecie w tradycyjny sposób. Albo pieszo, albo konno. Howard uważał, że trzeba dać graczom wybór. Jeżeli oni będą chcieli bardzo szybko się teleportować, to będą mogli z tego korzystać. Howard, tak znienawidzony przecież przez wielu graczy, miał tu oczywiście rację i trzeba to uczciwie przyznać, bo to jest kwestia wyboru. Jeśli nie chcemy podróżować w taki sposób, nie chcemy się teleportować do lokacji, to przecież nie musimy tego robić. Jest to tylko opcja. Szkoda, że takiego wyboru nie było w przypadku markera wspomnianego już wcześniej, no ale tutaj trzeba byłoby też ingerować w zadania, no bo inaczej musiałyby one zostać napisane, musiałyby być inne dialogi, notatki, musielibyśmy dostać jakieś wskazówki, które pozwoliłyby się nam dostać do celu. Fast travel w tej kwestii był dużo prostszy do zrobienia. Co ciekawe, Rolston po latach przyznał, że Todd Howard miał rację, że ten wybór, jaki dano graczom, to była droga właściwa i że jego upór był bezpodstawny. On oczywiście w to nie wierzył, ale potem się przekonał, że jest to rozwiązanie dobre. Rolston w jakimś wywiadzie, już nie pamiętam w którym roku to było powiedziane, ale gdzieś całkiem niedawno, powiedzmy parę lat temu, przyznał nawet, że ilekroć kłócił się z Toddem Howardem na temat pewnych aspektów, na przykład dotyczących mechanik, to w większości przypadków potem okazywało się, że Todd Howard miał rację. Więc ciekawe. Tak znienawidzona przez wielu graczy postać, tak obśmiewana, a tu proszę, inny projektant przyznaje, że jego kolega, czyli właśnie Todd Howard, miał przeważnie rację. No, ciekawe. Fast travel z poziomu mapy oczywiście został zaadoptowany w wielu innych grach, na przykład w naszym Wiedźminie, mówię tutaj o trójce, tylko Redzi wprowadzili jednak pewne utrudnienie. My musieliśmy się najpierw dostać do drogowskazu i z poziomu drogowskazu teleportować się do innej lokacji. Powiem Wam szczerze, że akurat to rozwiązanie w Wiedźminie nie było zbyt dobre. Moim zdaniem oczywiście możecie się przecież ze mną też nie zgadzać. No bo w gruncie rzeczy robiliśmy to samo, co w Oblivionie i w Skyrimie, ale musieliśmy się dostać do tego drogowskazu. Ja rozumiem ideę, że podróżujemy z punktu do punktu, że jest to jakoś fajnie wytłumaczone, że przecież Geralt podróżuje, a nie teleportuje się i jest na miejscu. No ale w gruncie rzeczy robimy to samo. Tam nie ma animacji na przykład jak w Red Deadzie, że na przykład podróżujemy, ale w Red Deadzie to akurat jest wykorzystane do loadingu, tylko też się teleportujemy. I były takie momenty, zwłaszcza już jak miałem tam wiele godzin ogranych, że poszukiwania tego najbliższego drogowskazu, konieczność dostania się do niego mi przeszkadzała. Uważałem, że to była strata czasu. No ale mniejsza z tym. Fast travel z poziomu mapy też jest dziś standardem, jest wykorzystywany w wielu grach, oczywiście tych z otwartym światem, ale nie tylko. No i trzeci aspekt, znienawidzone DLC-ki. To nie jest tak, że Bethesda wpadła na jakiś genialny pomysł, żeby zacząć sprzedawać kosmetyki
za pieniądze. Takie rozwiązania były już wcześniej, bo generalnie mocno postawił na nie Microsoft wraz z premierą konsoli Xbox 360, a ona zadebiutowała w listopadzie 2005 roku, a więc kilka miesięcy przed premierą Obliviona. DLC-ki były nawet dostępne jeszcze wcześniej, ale tutaj zmienił się koncept, bo teraz mogliśmy te rzeczy kupować. Kupować na początku za punkty Microsoftu, które kupowało się za twardą walutę i w ten sposób zdobywaliśmy rzeczy na Xboxach 360. Nie pamiętam dokładnie, jak to było w przypadku pecetów, ale wydaje mi się, że tutaj nikt się w żadne punkty nie bawił, tylko po prostu kupowaliśmy dany dodatek. Co ciekawe, on wychodził zawsze trochę taniej niż na Xboxie. To jest też taki dzisiaj case, że gry konsolowe są jednak mimo wszystko trochę droższe niż na pecetach. Dodatki również. Dlaczego więc wspominam o tych DLC-kach, skoro Bethesda przecież tego nie wymyśliła? Dlatego, bo ja pamiętam dobrze te czasy, kiedy Oblivion wychodził. Pracowałem już przecież wtedy w Golu i był bardzo duży raban, kiedy taki pierwszy DLC-k do Obliviona się pojawił. Jest to oczywiście słynna zbroja dla konia. Co ciekawe, to nie jest też stricte kosmetyk. On naprawdę chronił naszego wierzchowca, ale trzeba było za to zapłacić. To kosztowało, jeśli dobrze pamiętam, 800 punktów Microsoftu, czyli w przeliczeniu na twardą walutę 2,5 dolara. To spotkało się z ogromną krytyką. No po prostu Bethesda była grillowana na potęgę w internecie, że zapłaciliśmy dopiero co za pełną wersję gry, a tutaj są jakieś odcinane kupony, sprzedaje się nam jakieś śmieci za twardą walutę. Ale wiecie co? To się zajebiście sprzedawało. Kilka lat po premierze Obliviona Bethesda odnosiła się do tego tematu, komentowała go i mówiła, że ta zbroja dla konia dalej się sprzedaje, że jest ona w czołówce najchętniej kupowanych rzeczy do Obliviona, bo oczywiście tych dodatków było trochę więcej. Nie za dużo, ale tam kilka. Trochę bardziej ambitnych niż taki czysty kosmetyk dla wierzchowca, ale jednak ta cała akcja, przynajmniej moim zdaniem, była punktem zwrotnym. Zbroja dla koni była symbolem, przełomem dla branży przede wszystkim, bo wydawcy i producenci zobaczyli, że można na tym trzepać pieniądze, co oczywiście doprowadziło do sytuacji, która jest obowiązująca dzisiaj, że próbuje nam się sprzedawać różne pierdoły. Nierzadko istnieje takie prawdopodobieństwo wycinane z pełnych wersji gry. Nikt nikogo za rękę nie złapał, ale wyobrażam sobie, że jest to możliwe, żeby wyciąć coś i zaoferować w formie płatnego dodatku lub na przykład bonusu do preorderu, który przecież zachęca graczy do tego, żeby kupowali kota w worku grę przed premierą. Wiecie, że w dzisiejszych czasach jest to dość ciekawy sport, bo po premierze może się okazać, że gra jest niegrywalna z jakiegoś względu albo kompletnie popsuta. Więc tak jak powiedziałem, Bethesda nie wymyśliła tego, ale moim zdaniem ta zbroja dla konia była przełomem. Zresztą ta zbroja dla konia stała się też memem. Pamiętam takie przypadki, że inni deweloperzy odnosili się bezpośrednio do zbroi dla konia w swoich grach i wyśmiewali ten pomysł. Stała się także takim narzędziem do przeciągania graczy na swoją stronę. No bo pamiętajmy, to była rzecz bardzo kontrowersyjna w tamtych czasach. Gracze jej nie polubili, mają z mikrotransakcjami zresztą problem też dziś. Przypomnijcie sobie całkiem niedawno przypadek Dragon's Dogma 2 i ta kwestia DLC-ków była też wykorzystywana, nazwijmy to, politycznie. Pamiętacie, jak Redzi ogłosili, że dadzą 16 DLC-ków do Wiedźmina 3, ale za darmo? Że oni uważają, że takie pierdoły, takie rzeczy kosmetyczne powinno się dawać za darmo i nikt nie powinien za to płacić, no to są kwestie, które wykorzystuje się, żeby uzyskać przychylność graczy. Zresztą nie dalej jak wczoraj widziałem jakiegoś newsa, w którym Redzi ogłosili się, że w kolejnych grach mikrotransakcji nie będzie, więc jest to cały czas temat żywy. Myślę, że bez dużej gry nie byłoby tej popularyzacji DLC-ków, no ale oczywiście Bethesda była po prostu pierwsza. Gdyby nie zrobiła tego ona, to pewnie znalazłaby się inna firma, która wprowadziłaby te DLC-ki na salony. I tyle. Mógłbym tutaj jeszcze wymienić kilka innych kwestii, które z Oblivionem się wiążą, które z Obliviona pamiętamy, jak na przykład właśnie level scaling, ale uważam, że te trzy rzeczy, o których opowiedziałem, są bardziej istotne, bo w moim przekonaniu
One zachęciły deweloperów innych do robienia rzeczy podobnych. Więc jest tak, jak powiedziałem, ja nie uważam, żeby Bethesda to wymyśliła, ale wrzucenie ich właśnie do Obliviona sprawiło, że inni zaczęli patrzeć na te kwestie przychylniej. I to jest wszystko, co chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć. Mam nadzieję, że ten materiał się Wam podobał. Zachęcam do korzystania z sekcji komentarzy. Zachęcam do wspierania mnie w serwisie Patronite. Pozdrawiam wszystkich swoich patronów. Pozdrawiam też Was, którzy mnie oglądacie. Widzimy się już niedługo. Trzymajcie się.